Jan Bokszczanin, wybitny artysta pochodzący z Legionowa, wystąpił w ramach 29. Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Był pierwszym muzykiem, który dał koncert na organach znajdujących się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Dzisiaj recital organowy właśnie w Domu Kultury na nowo zainstalowanych organach. Wykonawcą recitalu organowego będzie profesor Jan Bokszczanin z Legionowa. Jest to wybitny organista, profesor zwyczajny, należący do czołówki koncertujących organistów w Polsce. Znakomity interpretator muzyki właściwie wszystkich epok. Wielu kompozytorów współczesnych dedykowało mu swoje utwory i pomyślałem, że to dobry pomysł, aby właśnie to on zainaugurował ten instrument. To jest instrument, który na tyle inspiruje, że zapewne każdy organista siedziałby, ile by tylko mógł, przy tak wspaniałym instrumencie. No, w tym roku nie zdarzyło mi się jeszcze zagrać na takiej klasy instrumencie, a zagrałem już około 20 koncertów. Jak twierdzi artysta, organy to wspaniały instrument, który można wykorzystać w wielu rozmaitych muzycznych połączeniach. Tam, gdzie są organy, tam są dużo, dużo większe możliwości repertuarowe. I chór może wystąpić już nie z muzyką stricte kościelną, ale z muzyką na przykład napisaną na organy i chór pod kątem świeckim na przykład. Jakie tutaj jeszcze pomysły przychodzą do głowy? Na przykład muzyka synagogalna, ona jest też często pisana z organami i z stowarzyszeniem organów. Tego w kościele katolickim się nie usłyszy, a tutaj będzie można usłyszeć. Także ja jestem zachwycony tym, że taka inicjatywa, dlatego że instrument, który mam przed sobą, on jest po prostu najwyższej klasy. Niedługo też Tarnobrzeski Dom Kultury zaprosi mieszkańców miasta na koncert nie tylko z organami w roli głównej, poświęcony pamięci Krzysztofa Komedy. Termin koncertu nie jest jeszcze ściśle określony, ale przewiduje się, że odbędzie się on na przełomie września i października.